Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witamy w kolejnym odcinku, piątym wydaje się chyba, serii pod tytułem Kobieta i Ksiądz, czyli KIK. Katolicki, jak to jest, nie? Klub, klub Inteligencji, inteligencji katolickiej. katolickiej. Jesteśmy Klubem Inteligencji Katolickiej. Piękny. Jesteśmy KIKiem. Bardzo serdecznie Was wita Agata i ja, po prostu, jak <laughs> zawsze. Moi drodzy, bardzo się cieszymy, że możemy się po raz kolejny spotkać. Chcielibyśmy ruszyć kolejny temat kobiecy, tak go nazwijmy, albo pewnego postrzegania kobiety w Kościele, a dzisiaj taki temat, który może się wydawać taki po prostu trochę pobożno mdły, ale taki nie jest. Od czego wyjdziemy ten nasz odcinek? Kochani, na pewno macie taką świadomość, że szczególnie w Kościele katolickim, bo to oczywiście jest różnie w różnych denominacjach chrześcijańskich, ale akurat w Kościele katolickim no jeżeli się mówi kobieta, jeżeli się szuka jakiegoś wzoru, jakiegoś modelu, jakiegoś ideału, no to oczywiście myśli wszystkich jednoznacznie, natychmiastowo biegną w jednym kierunku, yy, czyli Najświętsza Maria Panna. Yy, kiedy się mówi o, o yy, nie wiem, tożsamości kobiety, o jej roli, o tym, kim ona ma być, no to bardzo często się pokazuje Maryję. I mamy takie doświadczenie z Agatą, myślę, że podobne, że zazwyczaj mówi się, no właśnie, w taki sposób trochę dziwny, taki pobożny. Powiedzmy, może, jak ty to czujesz. W sensie. Jak słyszysz o sobie, jako o naśladowczyni mm, Marii, Marii, to co słyszysz, tak? To słyszę, co ja. że mam być pokorna, posłuszna, cicha i czysta. A nie powinnaś być pokorna, posłuszna, cicha i czysta? Znaczy, Ja nie lubię słowa powinnam w ogóle. To już jest inna rzecz, że mnie denerwuje, jak ktoś mi mówi, jaka ja powinnam być albo co powinnam robić. Mhm. Te cechy są bardzo dobre, ale tylko wtedy, kiedy są pokazane jako pewna całość i dodaje się do nich też inne cechy. A jeżeli przedstawia się tylko te cztery, to wychodzi nam na to, że ja mam być kobietą bez ciała. Bez ciała? Tak, taką kobietą duchem, trochę kobietą duszą. Tylko taką cichutką, co w swoim sercu rozważy, za bardzo się nie wychyli, będzie zawsze bardzo grzeczna. Bardzo spokojna, no, no taka w ogóle to, schowana w no, no. ten, ten fotel. wszystko jest w porządku i nie trzeba się nic martwić. Nie, uważam, nie. że to jest niepełne i o tak tym, tym mam nadzieję, Tagata, że pogadamy. Powiedz, czy Maryja, a jeżeli tak, znaczy ja wiem, że tak, ale yy, w jaki sposób ona dla Ciebie jest jakimś obrazem ko ko kobiecości? Chętnie powiem, ale robimy czołówkę, czy nie? A Boże, jak to jest w ogóle, że ja zawsze o tej czołówce zapominam, a Ty zawsze pamiętasz w ogóle? To gospodarz powinien pamiętać, a nie Ty. Nie, w tym jednym odcinku, kiedy ja witałam, no. to ja nie wiedziałam. Że Uczówce. będzie czołówka w ogóle. Tak i to jest jakieś takie tragiczne powitanie. Nie ale, ale tutaj tobie zasługuje. Znowu życie zapomnie. Nie, bo jestem po prostu tak, jestem zaangażowany, wiesz, w rozmowę z tobą, tak się od razu wciągam, że zapominam w ogóle o, o świecie. No. A jest taka ładna ta czołówka, moim zdaniem. A jest ładna, to prawda. No. Taka jest no. ładna. Ładnie tam wyszliśmy, tak bym powiedział. No to zróbmy teraz czołówkę. Skoro moi drodzy była czołówka, o której jak zawsze i znowu zapomnieliśmy, myślę, w że sensie ja zapomniałem, Agata pamiętała, to możemy wrócić do meritum sprawy. Czyli chcemy dzisiaj trochę popatrzeć na Maryję i mnie to bardzo interesuje zdanie Agaty. Bo pewnie ja na nią patrzę inaczej, po prostu i jako mężczyzna, też i jako ksiądz, i też jako ktoś to po prostu musi on, czy musi. Ja też nie lubię tego musi powinien, ale kto po prostu często o niej mówi, więc też szuka dla niej jakiegoś tam wyrazu. Ale chcemy popatrzeć, jakby, czy poza tym, że Maryja była cicha, pokorna, grzeczna, wsłuchana i dziewicza jeszcze, co, co w ogóle najważniejsze się wydaje, zazwyczaj, jak się w kościele o tym mówi, to czy może być jednak jakimś wzorem, że tak powiem, no głupie to zabrzenie, ale normalnej kobiety, nie? czyli kobiety, która dzisiaj się może odnaleźć. Powiedz mhm. jaka ta Trochę o tym, czy dla Ciebie Maria i w jakiś sposób jest jakimś obrazem ciebie. Jasne. Powiem. Najpierw będzie trochę hmm. takiej pobożnej gadki, a potem zejdę na Ziemię, hmm. jeśli możemy się tak umówić. Pobożna gadka będzie dlatego, że ja mam szczególne doświadczenie y, związane z Maryją przez to, że moja pierwsza komunia święta hmm. była w Częstochowie. O, a czemu? To się złożyło w taki piękny sposób, że ja od dziecka byłam trochę ogarnięta religijnie, że znałam te wszystkie modlitwy. Mnie to bardzo interesowało, ja zadawałam mnóstwo pytań. No, miałam wszystko z religii zawsze. A moi rodzice są katechetami. Naprawdę, i... obydwoje? Tak. I mój tata. Pr... Mama i tata są katechetami. Tak. I mój tata. Jesteś przegrana od początku <laughs> życia przecież, no. no. Nie, to chyba nie jest tak źle. I mój tata co roku organizował, i chyba nadal organizuje w sumie, pielgrzymki do Częstochowy hmm. z maturzystami. Okay. I jak ja byłam w klasie... Ja w pierwszym komunie w maturze dopiero? Nie, jak byłam w drugiej klasie i zbliżał się ten czas ma... hmm. matury, zbliżał się ten czas pierwszych komunii, hmm. ja miałam te wszystkie modlitwy w szkole zdane, tam co trzeba, to zaliczone, więc wynikało z tego, że ogarniam sytuację i mogę przystąpić do komunii. To mi też zapytał, czy nie chciałabym pojechać na tę pielgrzymkę i mieć pierwszą komunię w Częstochowie. Mm. Więc ja mając tych 8 lat powiedziałam, że oczywiście, że tak, że w ogóle jest najpiękniejsza sytuacja, jaką sobie mogę wyobrazić. A ty sama tam komunię? Tak. Tak po prostu, sama, tak? Tak, poszłam wcześniej do spowiedzi do umówionego księdza, który też jechał na tę więc mm. On wiedział o co chodzi, że to będzie moja pierwsza spowiedź, pierwsza komunia. Dwa dni przed tą pielgrzymką poszłam do spowiedzi i 17 marca 2000 roku, więc to w ogóle też w roku jubileuszowym to mhm. jest piękna rzecz. Miałam pierwszą komunię w Częstochowie w kaplicy pod dwiema postaciami. Więc dla mnie naprawdę to jest takie duchowe przeżycie, że to do dzisiaj pamiętam, jak ksiądz mi podaje Pana Jezusa i te oczy matki, które na mnie patrzą, to, to jest coś nie do opisania. I pamiętam, jak też próbowałam wtedy na tyle, na ile dziecko potrafi oddać się w te ręce mhm. Maryi i powiedzieć, no skoro to się dzieje tutaj to Ty się mną opiekuj, Ty ze mną bądź i chociaż Cię jeszcze nie rozumiem i nie wiem, o co tam z Tobą chodzi do końca, to Ty bądź ze mną zawsze. Więc dla mnie Maria też z tego powodu no, no jest w moim życiu kimś ogromnie ważnym. Mm. Kimś, z kim mam relację taką, czasami skomplikowaną, że mnie wkurza jak nikt, ale... No, bo ja tu się modlę i coś się nie dzieje, i właśnie tak się zastanawiam, czy mam być nakną cichą kobietą, czy nie. Ale wiem, że jest ze mną i że przez to całe moje życie, też i sakramentalne, i duchowe, i zawodowe, i towarzyskie, że ona ze mną jest. Więc to była ta pobożna gadka. A teraz schodzimy na ziemię, lądujemy pięknie. To jest to, że ja widzę w Maryi to, że ona wiekim jest. I dla mnie, jako dla kobiety. Ważne jest wiedzieć, kim ja jestem, jaka jest moja tożsamość. Jak tylko powiem, co myślę, to od razu że pyskata. A jak mam swoje zdanie, to feministka. Bo mnie na przykład uczyli od początku życia, yy, że Maria była taka, że piękna, i że miała sukienkę taką niebieską, i taka była na łąkach umajonych, i taka była cicha i dobra, i dlaczego na przykład kobiety nie miały być takie? Kiedy Maria idzie do Elżbiety i się z nią widzi, to nie mówi o, wiesz, tak mi się zdarzyło, że ten anioł przyszedł. I ona nie jest taka schowana w sobie, tylko wyśpiewuje piękny hymn, wielbi dusza moja Pana. Bo Pan wejrzał na uniżenie swojej służebnicy i odtąd będą mnie błogosławić wszystkie pokolenia. No to nie jest pokorny tekst jakiejś zachukanej dziewczynki. Nie? Tylko to jest ktoś, kto wie, kim jest. z jak ja na nią patrzę, to też chcę wiedzieć, kim jestem. I nie wstydzić się swoich osiągnięć, nie wstydzić się swoich talentów, nie wstydzić się różnych darów, które mam. Tylko wiedzieć, że one oczywiście są od Boga i tak dalej, ale mówić o nich otwarcie, nie uciekać przed tym. Jest dla mnie niesamowitą kobietą też dlatego, że inspiruje do działania. I ten pierwszy cud opisany w Ewangelii Świętego Jana, cud w kanie galilejskiej, no to jest w jakimś sensie jej dzieło, jej. Jakaś inspiracja, że ona po pierwsze zauważa, że oni nie mają wina, coś się dzieje, więc widzi, jest w, konkretnie w rzeczywistości osobą, która widzi, co się dzieje, czego brakuje i mówi to Jezusowi. Jezus tak troszkę jej mówi, a ja, to nie nasza sprawa, a ona nie ustępuje. Jest bardzo wytrwała też w tym i pewna swojego działania. Uważam, że dzisiaj kobiety nie tylko w Polsce, ale i na świecie no mogą czerpać od Maryi taką postawę. Kolejna rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, to jest to, że Maria nie ucieka przed cierpieniem, nie chowa głowy w piasek, że jest wytrwała przy krzyżu do końca. I to przy takim cierpieniu, które na pewno rozrywało jej serce, bo widziała tam swojego syna i została tam. Została pewnie z pytaniami, ze swoim bólem, z jakąś wiarą nadal, ale stała i patrzyła. Co się dzieje, towarzyszyła Jezusowi cały czas. I dzisiaj na świecie jest mnóstwo bólu, cierpienia, krzywdy. I ja w sobie widzę to, że chciałabym czasami odwracać głowę. Nie? Że, że nie mam takiej postawy, o to ja teraz Tobie pomogę, Ciebie wysłucham, wezmę to na siebie, a patrzę na Marię i widzę, że, że mogę to zrobić jako kobieta. Że mogę mieć w sobie taką siłę, żeby zostać, żeby nie uciekać, nie zdezerterować. Więc to są, myślę, takie trzy najważniejsze. Cechy, które staram się wyciągać z Maryi. Bo oczywiście to posłuszeństwo, czystość, wsłuchanie w wolę Bożą, to jest bardzo ważne i to też w niej jest. Mam takie pytanie. O. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Mhm. Nie to jest w ogóle super. W takim sensie, że myślę, że rzadko się mówi o Maryi, jako o kobiecie z inicjatywą jako kobiecie właśnie taką... Znaczy wiem, że to niby wszyscy wiemy, ale mam podobne wrażenie jak Ty, że zazwyczaj właśnie piękna, cicha, pobożna, łąki umajone, mm -hmm. dziewicze kwiatki na głowie i tak dalej, co nie? Taka zwiebna i powabna. I to w ogóle wszystko jest prawda, bo ona w ogóle cała taka też jest. Natomiast... Czy Ty kiedyś sobie myślałaś... Wiem, że trudno, to jest zawsze jakieś takie dumanie trochę, ale bo mnie zawsze bardzo fascynuje ta relacja ona i Józef. Nie? Oczywiście pro, problem mamy taki, że do, do końca nie wiemy w ogóle jak to było, bo, bo są te dwie tradycje. Jedna mówi, że Józef był stary rzeczywiście i miał wcześniej inną żonę, w sensie był wdowcem. Mm -hmm. Zostały mu dzieci z pierwszego małżeństwa i on po prostu przygarnął Maryję jako opiekun. Wtedy de facto był bardziej opiekunem niż, niż mężem. mężem. Druga tradycja mówi, że to był normalny młody chłopak, niektóry po prostu wszedł z nią w związek. Ale czy kiedykolwiek sobie myślałaś, że o tym. O Maryi jako o żonie. Pomijam Pana Jezusa. Przepraszam, że tak mówię, bo nie, nie chcę go oczywiście nigdy pomijać. I, i broń Boże nie chcę pomijać jego relacji, znaczy jej relacji z, ze swoim synem. A teraz gdyby odłożyć na momencik Pana Jezusa. dostaje mm -hmm. tak w każdym małżeństwie, nie? Jakby myślę, że dobra żona musi odłożyć swoje dzieci i myśleć jakby o tej relacji to mój jest pierwszy, tak z mężem, tak. co nie, więc jakby tutaj wiem, że to jest trochę inaczej bo to jednak jest Syn Boże i tak dalej, jednak odłóżmy Pana Jezusa zamknijmy go do komórki tam do, do schowka, do spiżarni go zamknijmy na chwileczkę, bo jak pokazywałem bardzo mi bawi w pasji, jak oni robili taki ten stół z Ikei, nie, no więc tak. odłóżmy Pana Jezusa do garażu niech tam robi y, stół a myślałeś gdzieś o relacji, jaką miała relację Maryja z Józefem? Myślałam no i jest to dla mnie pewna zagadka, bo ciekawe jest to, że kiedy przychodzi do niej Anioł i mają super rozmowę, gdzie ona też ma odwagę zadawać no, pytania, no, i to tak, też to mi to imponuje: ciekawe, tak, tak. że to nie jest tak, że przyjmuje sytuację no, bez zadawania pytań, tylko ona no, ma jasne, konkretne swoje no, wątpliwości, no to ona od razu idzie do Elżbiety i nie gada z Józefem. Przynajmniej no, taki mamy no, obraz tak, z Biblii. Tak, tak. I ja sobie myślałam, czy to jest fair wobec tego gościa. Idziesz mm. do Elżbiety, nie opowiadasz mu o tym, co się wydarzyło, najważniejsze wydarzenie w twoim mm. życiu. Nie opowiadasz najważniejszej osobie w twoim życiu o mm. tym. Idziesz do Elżbiety i przepraszam, że to powiem tak trochę mm, bardzo potocznie, no ale i wracasz z brzuchem. I co ty sobie myślisz, kobieto? Że co on zrobi? I pytanie, czy ona była na tyle ufna, że Pan Bóg to jakoś załatwi? Czy trochę nie wiedziała, co z tym zrobić? Czy chciała zostawić teraz inicjatywę innym? Mhm. Więc zastanawia mnie to, bo jakoś tak na logikę czysto ludzką wydawałoby się, że lecę najpierw do Józefa mhm. i mu o tym opowiadam. Że słuchaj, tak i tak się stało. Teraz wyjeżdżam w góry. Nie, no tam w ogóle doszło do tego, że on ją prawie z domu wyrzucił, nie? Tak. Tam było to postanowienie. Nie nie bardzo, bo ja dużo o tym myślałem i szczerze mówiąc, w ogóle nie mam żadnej odpowiedzi. Bo to jest jakaś w ogóle wielka wie, tajemnica dla mnie, w sensie ta ich relacja że ona jest tak skrzętnie ukryta, no bo nie mamy z dzieciństwa Pana Jezusa prawie żadnych nie? Jakby relacji. Nie wiemy tak, tak samo, kiedy Józef odszedł. odszedł nie? Jakby, mm -hmm. no, wiadomo, że Jezus musiał już być więcej niż 12 lat musiał mieć, to oczywiste. No prawdopodobnie nie żył Józef, kiedy Pan Jezus już działał. No, pewnie by się gdzieś tam pojawił nie? Jako, jakoś, jakoś, jakoś osoba. Czyli gdzieś między 12 a 30 rokiem życia Pana Jezusa odszedł. Jestem strasznie ciekawy, na czym to polegało, co nie w sensie... Możecie przyznać, że brakuje mi w kościele mm -hmm. Maryi żony. Tak, i przepraszam, że tu wyjdę w słowo, no. że jeszcze jak pokazujemy ich jako świętą rodzinę, czyli wszystkie mm. rodziny mają się wzorować na tej rodzinie a my nie wiemy, jak wyglądała ta najważniejsza relacja, no właśnie. to jak mamy się na tym wzorować? Więc tego mi bardzo brakuje, bo mamy mnóstwo Maryi Matki, to jest jakby oczywiste, mamy mnóstwo Maryi właśnie Służebnicy Boga, tam słuchaczki, yy, przeżuwaczki, w sensie tej, która przemyśliwała wszystko i tak dalej, to jest dla mnie wszystko jasne. Natomiast jakby Maryi Żony jest, tak naprawdę jest tylko jedna zmianka. I ja dużo o niej myślałem, ale ona mi jeszcze nic nie mówi. Bo jest ta zmianka, kiedy Pan Jezus się gubi, nie? W świątyni. Tak jest. Ojciec Dokładnie. Twój Ojciec i Twój ja. i ja szukaliśmy Ciebie, nie? I jestem przekonany, że w tym zdaniu w ogóle jest, jest coś poukrywane strasznie dużo. To, że ona najpierw mówi ojciec Twój, mimo, że wie, że to nie jest jego ojciec, mm -hmm. co nie? Że mówi o nim jako o pierwszym, a nie ja i tata Cię szukaliśmy, co nie? Czy tam ja i ojciec? Albo tylko ja. Albo i... tylko ja, tylko że on jest pierwszy, że on jest nazwany ojcem i tak dalej. Tu jest w ogóle coś, myślę, do przemyślenia, że ona go tak nazywa, że to jakby tym jednym zdaniem Duch Święty zostawił, że tak powiem, klucz do, do, do tej relacji, nie? I jakby jak sobie o tym myślę, no to to dla mnie oznacza dwie rzeczy w ogóle. I to wiem, że będzie zaraz pewnie jakiś sprzeciw, nie? Taki też u ludzi. Bo to jednak oznacza. Nie umiem tego dobrze wyrazić, ale. Że ona mimo swojej wyjątkowości, mimo. Absolutnie wiedzy o tym, jaką ma godność, kim jest i tak dalej, to co mówiłaś też, nie? Że potrafiła siebie nazwać, to jednak była mu poddana. Czyli to, co mówi Pismo Święte, czego my tak bardzo nie lubimy, nie? Czyli żony mają być poddane mężom. Oczywiście mm -hmm. tam Paweł pisze, oczywiście tak samo jak i mężowie mają być poddani żonom. A już nikt tego drugiego za nie widzi, tylko zawsze widzi to pierwsze, mm -hmm. nie? Że to żony mają być poddane mężom. Ale że ona go właśnie traktowała jako pierwszego. I dwa, że ona w pewien sposób jakoś mu pomogła. Zbudować jego tożsamość. Bo dla mnie w tym, że ona mówi: Ojciec Twój, mimo że wie, że to nie jest Jego ojciec, tylko opiekun de facto, co nie, ale jednak nie, nie używa innego słowa, tylko mówi bardzo prosto: Twój tata, mimo że wiemy, że to nie był jego tata, to jakby. Mam takie wrażenie, i tu jestem ciekawy w ogóle Twojego zdania, że ona mu pomogła odkryć, kim on jest. Bo to ona mówi mu, że jest ojcem tak jakby bardzo chciała go na nauczyć, bo on pewnie musiał mieć tysiąc wątpliwości, nie, ten Józef, jak, jak wiedział, czyje to jest dziecko i tak dalej, że no, chciał ją oddalić, chciał odejść, nie, jakby, no to nie jest jego ojciec, wiadomo, zaopiekuje się nim i tak dalej. I ona mu, myślę, w jakiś sposób nauczyła go jego roli. Zgadzam się, no. ale jeszcze mi przychodzi coś no, no, wcześniej no, no, no. do głowy, no. że Józef musiał być też bardzo w porządku człowiekiem, skoro Wiedział, że Maryi groził kamienowanie za to, no. co się stało, i chciał ją oddalić potajemnie, po to, żeby no, nie spotkało ją to zniesławienie chciał no tak. ją trochę ochronić, a nadal z nią pewnie nie porozmawiał. Skoro dopiero we śnie Bóg mu wyjaśnia, o co chodzi. No tak. I on posłusznie wstaje i zaczyna się opiekować mhm. i Maryją, i no, Jezusem, który się zaraz urodzi. I. Mm, więc myślę, że on z jednej strony, właśnie przez to, że miał to doświadczenie tego snu i doświadczenie jednak odpowiedzi Pana Boga na tę sytuację, to wszedł w tę rolę, a Maria była tą, która mu pomagała tę rolę wypełnić. Zresztą chyba często tak jest, że kobieta no trochę podprowadza tego ojca do tej roli ojca. Że jak a się rodzi nie, bo... dziecko, no no, no. to jest po stronie matki. Tak mi się wydaje, nie jestem matką, ale widuję różne matki małych dzieci. Więc wydaje mi się, że tu jest duża odpowiedzialność i rola kobiety, żeby to dziecko, z którym miała więź przez 9 miesięcy no bo jednak czuła to dziecko w sobie, te kopnięcia i tak dalej, całe ciało się zmieniało i hormony działają, więc ona jest przystosowana naturalnie, żeby być matką żeby przekazać tę rolę też ojcu tego dziecka i że Maryja też to robi. Zadam tu inaczej pytanie. To próbujecie po prostu, że tak powiem, wciągnąć w pułapkę pewną od dłuższego czasu, ale coś mi się nie daje wciągnąć w ławkę. Nie, o co mi chodzi? Czy ty na przykład masz różne relacje, nie chodzi teraz o księży tylko, nie tylko w ogóle, no, masz mnóstwo pewnie mężczyzn swojej życiu, których znasz, masz pewnie też przyjaciół mężczyzn i tak dalej, nie? Czy widzisz taką swoją rolę, żeby ich kształtować jako mężczyzn? Czy robisz to świadomie, czy nie? Czy to, uważasz, że to jest ich sprawa, każdy człowiek sam ma się budować, jakby nie będę tam się w ogóle, że tak powiem, angażować? Czy też, czy masz takie coś, że... Znaczy, czy masz jakiegoś mężczyznę w życiu, jakiegoś przyjaciela, mm -hmm. nieważne tam kogo, ale mężczyznę, nie, nie kobietę, nie, tylko mężczyznę, któremu pomogłaś ukształtować to, kim on jest? Masz takiego mężczyznę, czy nie? Czy nie wykonywałaś taki jakiś... wiem. wykonywałaś takie jakieś...? Na pewno nieświadomie. Nie. nie. Bo ja mam takie przekonanie, mm -hmm. teraz wiem, że raz będzie oczywiście znowu ksiądz mówi kobietom, co mają robić, nie? ale ja mam takie przekonanie, że jednym z najważniejszych powołań kobiety jest pomagać, wiem, jakie to jest straszne słowo, ale pomagać mężczyźnie odkryć, kim on jest. Że mężczyzna potrzebuje do tego kobiety, żeby mu pomogła to odkryć. Jest kilka takich kobiet w moim życiu, co nie? I myślę, że to jest zupełnie inaczej niż mężczyźni w moim życiu, bo są też mężczyźni, którzy mi pomogli w czymś tam, ale to jest jednak, to jest jednak zupełnie inaczej. Natomiast jest kilka takich kobiet w moim życiu, które mi ewidentnie, jak na to patrzę, i to zaczę dopiero jakby po fakcie, w trakcie tego rzeczywiście się nie widzę, ale po fakcie jak na to patrzę, które mi pomogły i pomagają. Kształtować to, kim ja jestem, mimo że nie mam żony, mimo że mm -hmm. nie mam tej jednej tam wybranej. Myślę, że gdyby była ta jedna wybrana, to jeszcze bardziej byłaby to jej rola. Ale jestem w kilku bliskich relacjach z kobietami i jakby one mnie absolutnie ukształtowały. Mhm. Mm to jest ciekawe, ale czy robiły to świadomie? Na przykład, że gdyby któraś z nich tu siedziała mhm. i padłoby to pytanie, to bym powiedziała, tak, wiem, w tym, w tym, w tym momencie ja zrobiłam to. Prawdopodobnie bo... nie. No, bo... Aczkolwiek ja im to potem mówię mhm. i one zaczynają też wchodzić trochę świadomie w taką rolę. Bo ja uważam, że to jest jedno z powołań kobiety. I znowu mówię, nie chcę, żeby to zabrzmiało teraz, tak, znowu facet mówi kobietom, jakie mają powołanie. Tak, facet mówi kobietom, jakie mają powołanie. To się, jestem przekonany, że to jest jedna z ról w ogóle kobiet. I właśnie to widzę. W tej Maryi z tym Józefem. Mm -hmm. Że ona go zrobiła trochę. Przepraszam za to wyrażenie, ale zrobiła go. Te... Nie, nie mówię, że on był bezwolny, oczywiście i że po prostu wiesz. Ciekawe, bo ja bym pewnie no. jakoś intuicyjnie powiedziała, że jeśli no to pomogła mu coś wydobyć. Na no, męż, tak, no, no, no tak, no tak. To nie jest tak, że ja coś tworzę. Nie, no tym, tak, oczywiście, że. Że ja mogę zainspirować, coś tak pociągnąć ale, że trochę. To ale jest, jest jakaś w ogóle uważam, kobieca właściwość. Mm -hmm. I że dużo kobiet przegrywa, bo. Znaczy przegrywa, w tym sensie, że nie wykorzystuje tej swojej możliwości. Tak bym to nazwał. Mm. Naprawdę. To jest ciekawe. Ja nie myślałam, chyba, o żadnej relacji z żadnym chłopakiem czy mężczyzną w ten sposób. Bo na przykład, Lepiło ja mam, ja mam ten... też tak z Maryą. To jest mm -hmm. w ogóle moje odkrycie. To część tam pewnie mojej służby to wie. Ja to odkryłem kiedyś w Guadalupe. Jak po latach tam różnych zmagań, nawróceń i tak dalej, w końcu trafiłem do Guadelupe i tam miałem taką długą adorację w sanktuarium. I tam miałem taką. To był taki film wręcz. Jakby miałem takie doświadczenie, jakby mi Maryja puszczała film z mojego życia, z poprzedniego, z poprzednich wszystkich lat, z kilkudziesięciu, pokazując mi, gdzie interweniowała, co robiła, że w końcu wylądowałem tam, gdzie wylądowałem. I ja, jak patrzę swoje życie i jakbym miał zadać sobie pytanie. Kto mnie urodził, to powiedziałbym tak, że według ciała urodziła mnie matka moja barbara, co nie, z udziałem ojca mego Jana. Duchowo urodziło mnie dwóch facetów, to w ogóle już le brzmi, wiem, ale duchowo mam, jakby jestem dzieckiem dwo, w związku dwo, dwojga facetów, czyli Antonello i Enrique, co nie. Natomiast bo oni mnie urodzili. Nie ukształtowali, tylko urodzili. Więc oni mnie urodzili, natomiast ukształtowała mnie ona. I oczywiście nie to, że ona to zrobiła, tylko ona mnie nauczyła jakby wydobywać ze mnie to, kim ja miałam być, nie? Ja na tutaj najbardziej upatruję takiej kobiecej roli, takiej umiejętności, nie? I tym bardziej, kiedy kobieta to przyjmie jako świadome swoje takie działanie. Ja nie mówię, że tego nie może robić mężczyzna. Oczywiście, że mężczyzna też może pomóc drugiemu człowiekowi wydobywać to, kim on jest, ale to jest jakoś inaczej. Mam zupełnie inne to takie doświadczenie z mężczyzną, z moimi braćmi, którzy też bardzo wiele zawdzięczą i też wiele ze mnie wydobyli, ale to jest jakiś inaczej. To jest jakby to zupełnie. To jest, to jest, Nie mam w ogóle słów, bo, mm -hmm. bo, bo wiem, że zaraz powiem jakieś za duże słowa, takie w sensie za bardzo ogólnolotne, takie, że ona ma jakąś tam moc twórczą i tak dalej. Wiem, że to są bzdury oczywiście, nie? Mm -hmm. Ale to jest inaczej to działa z kobietą, inaczej to działa z mężczyzną. Jestem bardzo ciekawy i tego tu żałuję na przykład, że jakbym tu jeszcze miał do rozmowy z pięciu mężów, takich z dobrych małżeństw, co nie? jakby oni. Nie, nie Marcin, ale jakby oni. Basięńko, pozdrawiamy Cię, żona Marcina. Jakby oni, że dopowiedzieli, czy oni widzą takie coś, że kobiety ich, ich żony, co nie, że ich ukształtowały? Od dziesięciu lat mu tłumaczę, jaki ma być i co ma robić. A tu nic. Wszystko jak krew w piach. Nie będzie mi jakaś baba mówić, co mam robić, jak mam się odprawiać, jak mam wyglądać, jak mam się zachowywać. A w ogóle nie będzie mi mówić, jakim mam być facetem. Nie po to jestem facetem, żebym nie wiedział, jakim mam być facetem, tak? No. Pomyśl o tym, Agata. Pomyślę, bo to jest ciekawe. Intuicyjnie myślę, że coś w tym jest. Że też po to Księga Rodzaju tak opisuje stworzenie mężczyzny i kobiety i no to, ładnie. jak świat się zmienia, kiedy pojawia się kobieta na świecie. Hmm. Więc tak intuicyjnie uważam, że tak jest, ale w swoim życiu na razie nie widzę takiego działania. Może to i dobrze. A może jak się zastanowię, to zobaczę. Nie, bo to jestem przekonany, no to... że to naj, najbardziej oczywiście działa, że znaczy powinno działać w małżeństwie, nie? Mhm. Ale nie tylko, natomiast to właśnie ta w ogóle, ta, ta Maryjno-Józefowa relacja, to mnie bardzo jakoś tak kręci, w sensie, bo to jest jakaś tajemnica wielka w ogóle, co to między nimi było, co to byli w ogóle za, co to był za związek, mówiąc brzydko, nie? Co, 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 co się tam wydarzało? To się pewnie dowiemy dopiero po śmierci, no. Tak, i to może być bardzo ciekawe, ale... Tak jest. <laughs> o, oboje z tym palcem. Ale jak myślę o Maryi no. i myślę o... no w kontekście właśnie ksiądz, kobieta, no. seminarium, kobieta, kazania i tak dalej to się zastanawiam, czy nie jest tak, że w seminarium kleryką Maria jest pokazywana właśnie jako taka trochę bez ciała i jest pokorną, posłuszną, cichą, delikatną, łagodną i te wszystkie inne przymiotniki kobietą, po czym, i jest oczywiście wzorem zawsze, po czym taki kleryk staje się księdzem, wychodzi do świata i spotyka kobiety ambitne, Trochę, które chcą kontrolować sytuację, pewne siebie, wiedzące, czego chcą, przebojowe, i on nagle nie wie, co się dzieje. Tak, taki przerażony, ale, ale jak przecież ty miałaś być cichą, delikatną, nieskazitelną, yy, pokorną i kiwającą mi zawsze głową kobietą, a ty tu nagle coś ode mnie chcesz? Ja więc ja myślę, że nie jest tak. W sensie jest znacznie gorzej. Yy, nie w jakim kluczu? Po pierwsze, jestem przekonany, że strasznie brakuje na przykład formacji seminaryjnej. Yy, zajęcia się Maryją yy, i w ogóle kobiecością, ale nie na zasadzie pobożności. Bo niestety mam wrażenie, że maryjność w Kościele katolickim jest zazwyczaj sprowadzana do pobożności. I ja nie wiem, że coś złego jest w pobożności maryjnej, w ogóle, Boże, ale jakby, że tak powiem, pokazywanie Maryi jako ideału zazwyczaj się sprowadza do tego, że się różania odmawia, albo ewentualnie się próbuje tam skomentować dwa fragmenty o niej, natomiast jakiś taki, mam wrażenie, nawet jak, jak sobie przypomnę Mariologię, nie, mm -hmm. miałem, jest, jest osobny dział nie, dogmatyki również w seminarium, jest Mariologia. To ta Mariologia, jakby z całym szacunkiem do gościa, który to wykłada, bo to w ogóle strasznie fajny wykładowca i tak dalej. Ona mnie niczego nie nauczyła o kobietach. Niczego mnie nie nauczyła o Maryi jako kobiecie, nie? Nauczyła mnie pewnych dogmatów związanych z Maryją, z jej udziałem w zbawieniu. I to w ogóle jest fajne, bo to takie rzeczy teologiczne trzeba wiedzieć, nie? W jaki sposób Kościół patrzy na Maryję jako uczestniczkę zbawienia mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby o niej jako o niej, w sensie jako o kobiecie i też w przełożeniu potem na, na inne kobiety, to, to się w ogóle nie mówi. Więc ja myślę, że klerycy nie wychodzą z obrazem kobiety w postaci Maryi, nie. Tyrycy jestem przekonany, wychodzą z obrazem kobiety które mają albo ze swojego dzieciństwa, albo z praktyk kleryckich. A one polegają na tym, że niestety w Układzie Polskim w skrajnym, ochydnym, obrzydliwym klerykalizmie wszystkie kobiety służalco służą księżom i one wychodzą z takim obrazem. Na tym polega problem. Mhm. To nie jest problem maryjny, tylko to jest problem tego, że niestety kościół jest klerykalny i się księży całuje po rękach i ksiądz potem ma takie przekonanie, że wyjdzie jako ktoś taki. I tu jest, myślę, znacznie większy problem niż jakby w maryjności, nie? że chyba w ogóle... Ja na przykład, jak sobie przypominam, i, ja byłem i w seminarium nie, przez dwa lata i potem byłem też w zakonie, y, to prawie w ogóle nie mieliśmy jakichś takich wykładów, które by nas na przykład uczyły... Y, no nie chcę powiedzieć podejść do kobiet, bo to bardzo głupio brzmi, tak? Że są jakieś zwierzęta i teraz jak do nich tam podejść, nie? Y, y, Bardziej to, myślę, zasadza się na jakiejś dojrzałości ludzkiej. Jeżeli się wychowuje takiego kleryka do pewnej dojrzałości, no to będzie w dojrzały sposób potrafił budować jakieś tam relacje, nie? Y, Z kobietami. Na coś mi się jeszcze w głowie kroiło, jak, jak mówiłaś i mi się oczywiście odkleiło. W sensie, że nie pamiętam. Nie wiem, jeżeli masz coś jeszcze tego, to gadaj, mi się może przypomnie. A jak nie, to myślę, że mi się nie przypomni, może to ma być po prostu koniec już, ale. Coś jeszcze mi się tutaj. Coś jak zaczęłaś mówić, to mi się otworzyło mi się na, na, natychmiast. Ale o tym seminarium czy o czymś innym? To nie wiem. Nieważne. No wyleciało mi to. Nie, nie, nie przypomnę pewnie Bo no, no. dla mnie jest ważne. Też to, żeby powiedzieć. I no. chyba to nie będzie nadużycie, że taka ambitna, pewna siebie kobieta. Już wiem, bo dobra, tak myślałam, że o to ta. chodzi. Nie, nie, już mi się ale mów, mów. No dobra, to, że, że taka kobieta nadal może brać za wzór Maryję. Że to nie jest tak, że ona wtedy jest w sprzecznej jakiejś sytuacji i, hmm. i musi siebie zmienić i okiełznać, bo tylko kiedy będzie pokorną i cichutką osobą, to będzie prawdziwą kobietą jak Maryja. Już mi się bo tak jak mówiłaś właśnie o tej formacji mówiłaś mm -hmm. o, o tym, że jak się, jak, jak się formuje kleryka do, nazwijmy to, relacji z kobietami, co nie? To będzie temat naszego następnego odcinka, więc to jest trochę wprowadzenie do tego, ale to jest, dokładnie mi się to skojarzyło, że ja uważam, że to, czego najbardziej potrzeba w tym temacie oczywiście, nie? W wychowaniu na przykład księży czy zakonników, to jest to, żeby w ich formacji wzięły udział kobiety, kobiety, ale nie tylko kobiety, bo kobiety są w formacji księży. Przepraszam to, że to powiem. Jest zazwyczaj parę sióstr zakonnych, to niektóre, na przykład niektóre mają jakieś wykłady, mają, albo coś innego tam robią w okolicach seminarium. Często są jakieś tam, nie wiem, dwie panie od języków obcych, które zazwyczaj mm -hmm. wykładają języki obce, nie? I tak dalej. Natomiast potrzeba jakby, gdyby w formacji księży znalazły się kobiety, tak właśnie mówisz, nie te ciche i pobożne, tylko i te takie maryjne. To jest, to jest takie głupie, bo to nie jest maryjne, tylko to jest ten obraz, nie? Mm -hmm. który mamy. Tylko właśnie, które... nie wiem jak to, nawet jak to nazwać, no. W się, sensie, żeby klerycy współpracowali z normalnymi kobietami w trakcie formacji, co nie? To jest to, co mówi Pani Franciszek. To jest nasz, nasz na, na, następny temat, jakby za tydzień. Ale też tu właśnie, uważam, tu jest mm -hmm. problem, nie? że jakby... Za mało jest, bo w ogóle za mało jest, że tak powiem, jakiejkolwiek przestrzeni takiej funkcyjnej w kościele, gdzie kobiety mogą działać, więc siłą rzeczy klerycy się spotykają z bardzo małą ilością kobiet, nie? A zazwyczaj one są tylko na jakichś takich, no jednak, przepraszam, że to powiem, ale na takich służebnych. No tak, no ktoś jak musi gotować w seminarium. Jak nie? ja sobie przypomnę seminarium właśnie często, w którym byłem, to kobiety, z którymi miałem kontakt, jedyne to były kobiety, które pracowały w kuchni, bo tam były panie, które pracowały w kuchni. Była jedna kobieta, która pracowała w bibliotece, nie? tam był ksiądz i była kobieta i była pani od francuskiego i od łaciny jeszcze, bo jeszcze pani od łaciny, co nie? Więc to były dwie kobiety, z którymi miałem kontakt, nie? A tak to zero. Sami mężczyźni, sami księża, wszystko jest jakby w, w tym kluczu, nie? I tu jest, myślę, naj, największy problem, że jakby jedyne kobiety, z którymi zazwyczaj kleryk ma kontakt, to są parafianki, jeżeli jest na jakichś parafiach właśnie na jakichś praktykach, co nie, i ona właśnie zazwyczaj nie ma z nimi normalnych relacji, tylko też są takie wszystkie duszpasterskie, bo tam komuś mm -hmm. służy jakimiś sakramentami tam, czy duszpasterstwem, no właśnie, a mało ma takiej współpracy z kobietą. nie? I w ogóle miałem takie wrażenie w seminarium, że jest tak, że jakakolwiek. Mam, mam, mam nadzieję, że to już tak nie jest. Bo jestem też przekonany, że trochę się zmieniło jednak w ostatnich latach. Ale miałem takie wrażenie, że jakby współpraca z kobietami w ramach różnych działań duszpasterskich, kleryka z kobietami, jest obarczona pewnego rodzaju podejrzliwością i takim. Tam nie wiadomo, co tam się dzieje, albo mm -hmm. co tam się ewentualnie może, może wydarzyć. wydarzyć. I to jest ważne, na, na największy problem. Ale o tym będziemy gadać za tydzień, w następnym odcinku, bo to w ogóle jest ciekawe. Ale to, co tam mówisz mi o tej Maryi, to też jest ciekawe. Ja na, na, rzadko też patrzyłem na te różne punkty, o których mówisz w jej życiu, jako właśnie taka kobieta strasznie do przodu. Strasznie do przodu. Natomiast Ty, proszę Cię pomyśl o tej kobiecie kształtującej mężczyznę, bo ja uważam, że tutaj jest wielka, genialna szóstakowa intuicja, która nie została jeszcze odkryta przez teologię, która się kryje w tym zdaniu: ojciec Twój i ja szukaliśmy Ciebie, mm -hmm. i to kiedyś teologę to odkryje. Ja będę jako fundator tej, 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 tego nurtu w teologii, tak. Ale to się jeszcze musi ukształtować, to jeszcze trochę czasu minie. Siad jeszcze nie jest gotowy na, na tą moją naukę. Więc to. No. Dobrze, Agato, bardzo Ci dziękuję. Bardzo to było ciekawe. No fajne to było. Kochani, bardzo wam dziękujemy za kolejne spotkanie. Widzimy się za tydzień w ostatnim odcinku, przynajmniej w tej pierwszej naszej serii. Zobaczymy, czy jeszcze kiedyś będziemy robić, czy nie, co wy tam też popiszecie w komentarzach, o tym, co my to gadamy. Ale widzimy się za tydzień jeszcze, w jeszcze jednym na pewno odcinku KIKU, czyli Klubu Inteligencji Katolickiej Ksiądz i Kobieta. Dziękujemy, pozdrawiamy, błogosławimy i widzimy się za tydzień. Z Bogiem. Pa!